Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w serii 10 dni do sezonu. Dokładnie tak, słuchajcie, w dzisiejszym dniu mam naprawdę bardzo dużo wam do pokazania, ponieważ to, co widzicie przede mną, jest to, no właśnie, to jest dobre pytanie, co to jest? Dzisiaj sobie to omówimy, zobaczymy, co się wydarzyło i mam dzisiaj również dla was bonus. Słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć, jaki to jest bonus, to jest to cały ten event, który trwał, więc oglądajcie film do samego końca, ponieważ zobaczycie, jak to się wszystko działo. Pewne rzeczy poznikały, pewne rzeczy się pojawiły i podobno coś się również wydarzyło na pomniku, ale tego nie do końca, w to nie do końca wierzę, bo to widzowie pisali na streamie jeszcze jak był, ale słuchajcie, jest to nieco dla mnie taki, no można powiedzieć, specjalny dzień, ponieważ te FPS-y nagrywam wtedy, kiedy mam urodziny. Nagrywam je o pierwszej w nocy 17 maja i dokładnie tak, widzowie, mam dzisiaj urodziny, więc jest to, można powiedzieć, taki szczególny dzień dla mnie, ale mimo wszystko postanowiłem, że... ej, to jest prawda, coś się tam wydarzyło. Mimo wszystko postanowiłem, że tak też zrobię, nagram dla was odcinek, więc możecie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. No i co, widzowie, przejdźmy sobie do tematu, ponieważ mamy bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja, tak jak mówię, naprawdę wielka łapa w górę dla Epika, słuchajcie, za to, że te sezony zaczynają się kończyć albo eventem, albo mini-eventami. Ja bardzo lubię mini-eventy, no bo jest to ciekawe, po prostu coś się dzieje pod koniec sezonu, jest z czego odpalić streama, jest z czego nagrać fajny odcinek FPS-owy, no bo jak wiecie, niektóre sezony kończą się totalnie bez niczego, no nie, dostajemy tam 4 zapowiedzi, tak też już nieraz było, no i ten hype sezonowy nie da się budować na jakiejś zapowiedzi, która tam była niedawno, jako że dzisiaj mamy 17, a sezon po... czekajcie, kiedy będzie sezon? Sezon będzie 24. No to wygląda na to, że został tylko tydzień do sezonu, więc za jakieś 3 dni powinniśmy dostać pierwsze zapowiedzi, więc jeśli coś takiego się pojawi, no to właśnie, słuchaj, jak coś takiego się pojawi, to pojawi się to również tutaj, więc żeby tego nie pominąć, to sprawdźcie, czy macie dzwonek, czy subskrybujecie dzwonkiem, żeby po prostu tego nie pominąć. Ja nagrywam tutaj wszystkie newsy, wszystkie rzeczy, które dzieją się, więc no tak jak mówię, warto subskrybować, bo jest tu kanał Rafa Plus, czyli Rafa 2. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten pomnik, zrobimy sobie tak, że może ja tam się wystrzelę tą kulką. Jak widzicie, ten pomnik jest cały zepsuty, no nie, jest cały popękany. Widać, że on stracił swoją moc, a jak to się stało, no to pokażę wam właśnie na tej reakcji na event, która będzie później w odcinku. No i słuchajcie, mieliśmy ten promień, który był aż do samej góry, aż do nieba, w tamtym miejscu. I co ciekawe, teraz jest tam... aha, nie, myślałem, że tam jest tak jaśniej, ale to chyba przez to, że tam jest to, jak to się nazywa, sklecone slajdy, być może dlatego. Ale tam mieliśmy kolejne uderzenie, mieliśmy to właśnie swoją drogą. Ten pomnik był cały czerwony, w sensie on miał czerwoną energię, więc to było takie bardziej, jakby to powiedzieć, że to było takie lepsze uderzenie, tak jakby mocniejsze, ponieważ ten pomnik był jeszcze bardziej naładowany. Także tak wygląda pomnik na tą chwilę. Słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o ten pomnik, czekajcie, wybijmy się może stąd. Jeśli chodzi o ten pomnik, no to z pomnikiem prawdopodobnie to na tyle, w sensie czy będą jakieś mini-eventy, bo na pewno będziecie się zastanawiać, czy coś dalej będzie się działo. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, widzowie, nie wiem, czy coś będzie się jeszcze działo, ale jeśli chodzi o pomnik, no to ten pomnik jest cały skruszony, więc być może w kolejnym sezonie go tutaj po prostu nie będzie, ponieważ on być może zostanie zniszczony, albo dostaniemy tu totalnie inną lokację. Tak to wygląda, czyli chmury, wszystko dookoła również się pozmieniało, czyli mamy tutaj białe chmury, tak jak to było na początku, ale mamy spękany pomnik, spękany miecz, spękane skrzydła, no po prostu pomnik cały jest spękany, mówię to któryś raz, ale słuchajcie, także jeśli chodzi o tą miejscówkę, wydaje mi się, że to wszystko, a teraz przelecimy sobie na miejscówkę, która mocno się zmieniła, zaraz zobaczycie dlaczego. Także widzowie, ja przejeżdżam teraz na tą lokację i na tej lokacji, jak wiecie, mieliśmy skrzynkę, która była napełniana, ona napełniała się, nie wiem, czym to do końca się napełniało, ale mieliśmy tą kulę, i w niej było coraz więcej, no nie wiem, nazwałbym to, że to być może była lawa albo coś takiego. No i okazuje się, że po tym uderzeniu tamtego pojemnika ponownie ta skrzynka została uderzona. I to chyba było trzeci raz, z tego co pamiętam. Chyba trzeci raz albo drugi. Tak, trzeci raz. Trzeci raz ona uderzyła. No i jak wiecie, mamy tutaj rękę, mieliśmy tutaj skrzynię. I okazuje się, że tej skrzyni
już tutaj totalnie nie widać. W sensie nie ma tej skrzyni, ponieważ ta skrzynia została przetransportowana albo być może zamieniła się w coś. No nie wiadomo, co tak do końca się z nią stało, ale jeśli chodzi o tą lokację, no to na tej lokacji tego już nie ma. I jeszcze przed tym, zanim to zostało być może gdzieś tam przekoziołkowane, tak jak to zobaczycie później, swoją drogą ten event był, to był mini-event, ale to wyglądało jak event pod względem tego, co się wydarzyło, ale to później. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mieliśmy tutaj jaśniejszą wodę. W sensie ona była zielona, ale taka, nie wiem jak taki kolor nazwać. To taki mega jasny, zielony kolor w połączeniu z takim pomarańczowym, coś takiego. No i mieliśmy tego coraz więcej i przy tym ostatnim wybuchu, ten promień poleciał w tamto miejsce. Teraz przelecimy zobaczyć sobie jeszcze, co się wydarzyło, ponieważ chcę to omówić i dopiero pokażę wam, jak to wszystko wyglądało, jeśli nie widzieliście tego eventu. Ja już dochodzę do krańca mapy i chcę wam pokazać tą... No nie wiem, to ludzie na Twitterze piszą, że jest to burza, no burza to jest, ale czy jest to burza jakaś piaskowa? Nie wiem, o co tam chodzi, ale mamy tam mega dużo takiej energii. Jest tam tak samo migające światło. I teraz pytanie, czy w kolejnych dniach to będzie się do nas przybliżać, aż w końcu będzie mega blisko i dzięki temu, że będzie mega blisko, no to kolejny sezon będzie właśnie taki zniszczony, ponieważ kolejny sezon ma mieć coś, ma nazywać się, słyszałem, że coś ma być z nitro albo właśnie ze zniszczeniem, coś takiego. Więc tak to wszystko wygląda. Tam mamy taką dużą burzę, to co widzieliście na samym początku tego odcinka, czyli jest ten kłęb burzy i ogólnie, co mi się przypomina, jak patrzę w tamtą stronę, nie wiem, czy graliście w pierwszym rozdziale, ale w pierwszym rozdziale również mieliśmy górę lodową, która do nas dryfowała. Dajcie znaka, czy oglądali, czy graliście wtedy w Fortnite'a. Jeśli nie, to sobie nadróbcie tak samo tamten event. No i co widzowie, no patrząc na to wszystko, co się dzieje, ja jestem mega zadowolony, że tak to wygląda, ponieważ coś się dzieje, no nie? To jest najważniejsze, coś się dzieje w tej gierce i też jakbyście się zastanawiali, czy jesteśmy w stanie tam dolecieć, no to niestety nie jesteśmy w stanie tam dolecieć, bo jest bariera, no i tego się nie da zrobić, widzowie. Także to się wydarzyło, a teraz sami zobaczcie moją reakcję na ten event, jak to wyglądało, więc oglądajcie do końca, no i sami zobaczcie, o co tam chodzi. Czyli mamy kolejne wyładowanie i nową muzykę będziemy mieli i nowe dźwięki, z tego co wiem. I znowu będzie tam promień. Tam coś się dzieje jeszcze, nie? Dobra. Ej, ale fajne są te mini-eventy. Napiszcie na czacie, czy wam się to podoba, bo mi się to mega podoba. Dobra, i tam kula powinna powstać. Ty, co jest przy... Ej, ale że tak to będzie wyglądać, to ja nie wiedziałem, ty. Ale sztos. Czy wybiła się tam całkowicie i tam coś powstanie teraz. Tu już się uspokoił. Jaka muzyka tej. I mamy burzę. Mamy burzę. Tylko co dalej? Tego jeszcze nie wiemy.